Plusem mojej popularności jest na pewno to, że ludzie słuchają moich piosenek. Dostaję mnóstwo wiadomości od słuchaczy, którzy piszą mi o tym, co im się podoba. To cudowne. Oznacza to, że sprawdzam się jako artystka i że mój album chwyci. Tego rodzaju wsparcie ze strony fanów jest czymś wspaniałym. Jeśli chodzi o negatywne aspekty utraty anonimowości, cóż, zdarza mi się czytać mało przychylne komentarze zostawiane w internecie przez niezbyt mądre osoby. Wydaje mi się jednak, że ten typ tak ma. Tacy ludzie nie lubią nikogo. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to ja, czy ktoś inny. Kolejny minus związany z popularnością jest taki, że muszę wkładać nieco więcej wysiłku w poranny makijaż. Jeśli już ktoś ma mnie rozpoznać, to muszę wyglądać najlepiej, jak się da. Nie traktuję siebie zbyt poważnie. Moje teledyski też są nieco ironiczne. Puszczam w nich oko do widza. Pewnie, że są trochę przerysowane, ale to dlatego, że chciałam, aby takie były. To chyba jasne, że w domu nie wykonuję żadnych scenicznych gestów. Mogę pozwolić sobie na to, żeby czerpać frajdę z tego, że jestem artystką i wykorzystuję to. Zdjęcie z Twittera to stopkartka z audycji śniadaniowej BBC, do której mnie zaproszono. Mój przyjaciel zrobił tego screena i oczywiście musiał wybrać najbrzydsze możliwe ujęcie. Ta mina, a do tego ten napis na belce. Jessie Ware, wokalistka i autorka tekstów. Bardzo je lubię. Zależy mi na tym, żeby moje teledyski były estetycznie wysmakowane. Jeśli chodzi o mój pierwszy klip do piosenki Running, to chciałam, żeby był dramatyczny i żebym dała się dzięki niemu poznać na nowo jako artystka niezwiązana z nurtem dance. Chciałam pokazać, że jestem pełnoprawną, samodzielną wokalistką, stąd też śpiewam w nim na pustej scenie, a całość jest nieco teatralna. W teledysku do 110% chciałam oddać hołd czemuś, co można nazwać brytyjskością, bo to jest utwór, który ma dosyć wyraźne amerykańskie brzmienie osadzone w klimatach R&B. Dużo osób mówiło mi, że przypomina im kawałek Millionaire w wykonaniu Kelly's i André 3000. Postanowiłam więc, że w teledysku odejdę od tej stylistyki i pokażę się na tle angielskiego, brytyjskiego krajobrazu. Dlatego właśnie na końcu klipu pojawia się brytyjski samochód. Ta wizja chyba też była trochę przerysowana, ale w moich teledyskach wiele rzeczy uchodzi mi na sucho. Martwiłam się trochę o Wildest Moments. Obawiałam się, że trochę za dużo będzie tam tego całego pozowania. A to przecież piosenka o miłości, zawierająca przemyślenia, którymi dzielę się z przyjacielem. Te różne gesty nie były tam potrzebne. Doszłam więc do wniosku, że trzeba się odważyć na teledysk zawierający się w jednym ujęciu, w którym dokonywalibyśmy jedynie subtelnych zmian oświetlenia. Postawiłam na prostotę i otwartość, przejawiające się także w bardzo delikatnym makijażu. Cała zabawa z teledyskami polega na tym, że możesz sobie wybierać ujęcia, które ci się podobają i odrzucać te, które ci nie przypadły do gustu. Tutaj chciałam, żeby wszystko było bardzo autentyczne. Nie wybrzydzałam więc i nie mówiłam, że nie podoba mi się takie czy inne ułożenie twarzy. Jeśli natomiast chodzi o mój najnowszy teledysk do piosenki Nightlife, to chciałam, żeby był utrzymany w klimacie lat 90. i przypominał klipy Madonny z tamtego okresu. Inspirowaliśmy się w nim stylistyką sesji zdjęciowych i pewnym teledyskiem Vanessy Paradis. Zaprosiłam też do współpracy moich bliskich, moją siostrę i jej chłopaka. Pojawia się tam też mój chłopak. Piosenka opowiada zresztą właśnie o nim. Staram się bawić moimi teledyskami. Wielu artystów nie przykłada się jakoś szczególnie do tego aspektu twórczości, a ja chcę czerpać autentyczną przyjemność z oglądania moich klipów, kiedy będę do nich wracać. Świetnie się bawiłam w Warszawie. Zostałam zaprowadzona do rewelacyjnej restauracji z polskim jedzeniem. Miałam ochotę na pierogi i barszcz. To, co nam zaserwowano, było niesamowite, przepyszne. Bardzo mi smakowało. A nasz kelner Marcin był przemiły. I loved it. And our waiter Martin was very nice.